Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb, w słońcu, księżycu i w ascendencie, ale warto obecnie też do połowy lutego, słuchajcie, sprawdzać to, co mamy w Merkurym i Wenus, bo obie te planety razem z cieniem pozretrogradacyjnym będą tę energię się utrzymywać właśnie do połowy gdzieś lutego, więc warto sprawdzać. No i Marsa także, naszą siłę, naszą moc, nasz power tutaj, prawda? To jak walczymy tu o siebie na co dzień. A my już zobaczmy, 24 do 30 styczeń, mamy, słuchajcie, tydzień, kończy nam się styczeń, jak cudownie, ja tu już tak wyglądam wiosny, słuchajcie, ojejku, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, a tu już karty lecą. Coś, co powraca, ewentualnie coś nowego dla innej rybki, to mamy asa mieczy, słuchajcie, przepiękna karta. Jakieś zrozumienie, jakieś olśnienie, jakiś nowy początek, jakaś myśl dająca nowe możliwości, nowy początek. Może jakieś słowa przyjdą od kogoś, które właśnie pozwolą ci coś, jakąś iluzję przekuć. Dosłownie tak czuję, jakby jakaś bańka z iluzją została przekuta przez jakąś prawdę. I następuje takie wyzwolenie, bo ta karta dla mnie to jest takie wyzwolenie z jakiegoś piekła umysłu. Piękna karta, uwielbiam ją. Ona wnosi piękną energię. Jest to taki miecz prawdy. Miecz prawdy, który wnosi właśnie jakąś świadomość, jakąś wiedzę, informację, wiadomość, coś ważnego, prawda? Zobaczmy temat ważny dla Was na ten tydzień. Szóstka buław. Czy czujesz się zwycięzcą w twoim życiu? Czy czujesz się człowiekiem sukcesu? Czy w jakim obszarze się tak czujesz? Co możesz zrobić, żeby tak się właśnie poczuć w obszarze zarówno pracy, jak i w obszarze relacji, związków? Dlatego, że to jest główny temat na ten tydzień, więc będzie dotykał zarówno spraw urzędowych, zawodowych, finansowych, jak i sercowych, prawda? Zobaczmy, co tu w tym serduszku. Rycerz mieczy. Możliwe, że przychodzi ktoś, kto wnosi ci jakąś prawdę, kto wnosi ci jakieś informacje i to jest z tego rodzaju taki aha moment też, gdzie przychodzi to od kogoś, prawda? Może to będzie wypowiedziane w sposób mało dyplomatyczny, powiedziałabym. Poczułam tu gdzieś energię wodnika, ale też energię bliźniąt i w ostatniej kolejności energię wagi. Ktoś może po prostu coś ci tu zademonstrować, że tak powiem, słownie, prawda? Ale summa summarum prowadzi to do zwycięstwa, do sukcesu, do świętowania, więc warto zastanowić się nad tym, co się będzie w tym tygodniu słyszało, żeby nie odrzucać tego, co przychodzi. Zobaczmy, co w umyśle, co w urzędach, co w finansach. No tu jakieś zmagania, tutaj jakaś cięższa energia, która pokazuje, że no zdecydowanie rybki mają tutaj już trochę tego dosyć. Ciągnie się to długo, poranienia już są. Jest też ból na ten temat jakiś i taka myśl, ku jak długo jeszcze, prawda? Właśnie ta karta szóstka buław pokazuje, że tu by trzeba podążać ku zamknięciu tego, ku domknięciu tego, żeby odnieść sukces, żeby coś sfinalizować. Jeżeli tu, gdzie jesteś, w pracy na przykład, tak, jest ci źle, ciężko, to może warto się zastanowić nad zmianą i może to będzie dla ciebie ten aha moment. No przecież mogę to zrobić, prawda? Żeby się nie trzymać kurczowo jednego miejsca, tylko żeby się tu otworzyć na nowe. No i zobaczcie, 69 nam się pojawia, wiecie co to znaczy? Bliźniaczy płomień nadciera do jakiejś rybki i ten ktoś biegnie po to, żeby rybkę zdobyć, dlatego że szóstka buław, słuchajcie, to jest energia, która idzie, żeby zdobyć. Okej, zobaczmy dalej, rada na ten tydzień, mak. No piękna karta, słuchajcie, już widzę, że ten tydzień jest piękny dla Was, dla tych wszystkich osób, dla tych wszystkich rybek, które ruszą pupki i będą działać. Mak pokazuje, że tak naprawdę możesz w tym tygodniu wszystko. Możesz wszystko zrobić, możesz wszystko zmienić, trzeba wziąć po prostu odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, za swoje działania, za swoją sytuację. Na przykład, nie pasuje mi praca, to co robię? Idę, szukam nowej, bez sentymentów, prawda? Zakończam starą, idę do nowej,
Odnajduję się, tu jest fajnie, super, zostaję, jak się nie odnajduję, szukam dalej. Takie otwarcie się po prostu na to, na nowe, na coś nowego, na zmianę. Mag to jest ktoś, słuchajcie, kto cały czas poszukuje możliwości, ktoś, kto cały czas poszukuje efektów, efektywnych rzeczy, rzeczy, które sprawią, że właśnie ten końcowy, ten cel, do którego zmierza ten mag, że to będzie fantastyczne dla tej osoby, że to będzie właśnie takie, o jakie chodzi, a może jeszcze fajniejsze, czyli poszukuję tego, co jest dla mnie sukcesem, poszukuję możliwości, żeby radować się, żeby świętować, żeby powiedzieć super, ale się udało, ale pięknie, prawda? Czyli szukam otwartych drzwi, jak są zamknięte, to po prostu sobie idę dalej, tak? Tutaj mamy energię, która dla jednych z Was będzie to już odchodzić do przeszłości, czyli to już się mogło zadziać, a dla innych jeszcze to w tym tygodniu może się zadziewać, bo każdy realizuje tą historię, tą przygodę w innym tempie. I słuchajcie, tu jest jakaś obrona własnych granic, tu jest asertywnie pokazane, i mnie interesuje to i to, ale to i to kompletnie mnie nie obchodzi, nie interesuje, także wynocha mi z tym stąd, prawda? Co chcę, to biorę, czego nie chcę, zostawiam, prawda? Bo to jest poza mną już. I zobaczcie, później mamy znowu rycerza buław i nam się pojawia król kielichów. Czyli ewidentnie przychodzi tutaj jakiś bliźniaczy płomień. Może być, kochani, ktoś z przeszłości, czyli no, Merkury, Wenus nam retrogradują. Nic dziwnego, wracacz pojawia się u rybki. I po co się pojawia? Żeby sprawdzić, czy rybka chce nadal tego, co było kiedyś, czy nadal pozwoli się w taki, a nie inny sposób traktować, a może rybka w tym momencie powie, wiesz co, ty weź mi z tym, idź stąd, prawda? Bo jak ja ci tu tym, no właśnie, no to ja ci tu pogonię na siedem światów. No i teraz pytanie, kto którą wersję wybiera, kto jakiego wracacza ma? Dlatego, że z tych kart, słuchajcie, nie wynika póki co, żeby ten wracacz miał być jakiś negatywny. Więc każda rybka tu musi odwołać się do swojej intuicji wewnętrznej, do swojego instynktu i poczuć z dystansem, bez szaleństwa, prawda, bez wybielania, bez kombinowania, czy ten wracacz, aby, który wraca, albo ktoś nowy, bo możesz też nową osobę poznać w tym tygodniu, to nie musi być wracacz. I to też nie musi być człowiek. Ja tu czuję, że to może być jakaś praca, jakaś oferta, jakaś możliwość. Czy to coś jest dla mnie fajne? Czy ja się tu będę dobrze w tym czuć? Prawda? Czy znowu będę musieć ciągle bronić swoje granice? Znowu będą dramaty? Znowu nie wiadomo, co się będzie zadziewać? No właśnie, każdy tu będzie inaczej to przeżywał. Dobra, zobaczmy dalej. Niech nam karty więcej powiedzą. Przewodnicy, pokażcie nam więcej dla naszych rybeczek. Aha, mamy dwie. Mamy zwierzątko mocy, dwa wypadły. 16 i 17, czyli ewidentnie jest pokazane, idź do przodu, nie wracaj się. Tu chodzi o to, żeby w tym tygodniu zrobić krok naprzód. Ten as mieczy to pokazuje. Zobaczcie, teraz to widzę. Rycerz mieczy idzie, wraca się jakby, prawda? No trzeba czasem zrobić dwa kroki do tyłu, żeby coś przemyśleć. Ale żeby odnieść sukces, zobaczcie, to trzeba iść do przodu, tak jak na tej szóstce buław pokazuje. Dokładnie. I te dwie karty tutaj mamy kojota i mamy kruka, tak? Mamy kruka i te dwie karty, dla mnie to są karty magiczne absolutnie i ciekawe, że one przy magu akurat leżą, słuchajcie. Czuję, że tu jakaś wieża musi polecieć, bo szesnastka to jest wieża, czyli jakiś sposób myślenia, nastawienia, podejścia, coś po prostu było wcześniej nie tak, ale ty będziesz wiedzieć, o co chodzi, bo to nie tak, to było dłuższy czas twoje działanie, zobacz, dziewiątka buław, co przynosiło ci tylko ból, cierpienie, ciężkość, trudy, prawda, znoje takie, nic przyjemnego. Czyli ty będziesz wiedzieć, o co chodzi, będziesz wiedzieć, co to za wieża u ciebie musi polecieć. Ale znowu ja tu czuję, że może wyjść lęk, strach, może się wyłonić, prawda? No to trzeba ten lęk, strach pogonić i napełnić się odwagą, siłą,
za wszelką cenę, dlatego że to ci da sukces. Tak robi mak. Wywala lęki, strachy, napełnia się siłą, bo wie, że może to zrobić w każdej chwili. Wystarczy uwierzyć po prostu, zacząć sobie powtarzać. Mogę, dam radę i to naprawdę z minuty na minutę, słuchajcie, można zmienić sobie samemu nastawienie, ale trzeba chcieć i trzeba pozwolić sobie na to, aby to nastawienie się zmieniło. Ewidentnie tu jest pokazane, że Wszechświat współpracuje z Wami w tym tygodniu, pomaga Wam w tej zmianie, ale Wy też musicie jako rybki pomóc Wszechświatowi, żeby to się mogło zadziać. Zobaczcie, jaka piękna karta. Jestem miłością. No. Bądź obecnością miłości. Po prostu bądź tą miłością. Pozwól, żeby ten duch miłości przez ciebie płynął, wzmacniał cię, zasilał cię. Chodzi tutaj na przykład, słuchajcie, o miłość własną, chodzi o miłość do innych, o miłość do świata, do życia, żeby pozwolić właśnie, żeby pozytywne uczucia napełniły nas, prawda, w tym tygodniu. Zobaczcie, uwolnij wszystko, co ci szkodzi, uwolnij wszystko, co jest nieprzyjemne, krzywdzące dla ciebie, uwolnij to wszystko, czy to są emocje, czy to są myśli, uwolnij to, a to cię, zobaczcie, elevation mamy, czyli to ci pomoże wejść na wyższy poziom twojego życia, zrozumienia, świadomości, poziom w życiu też, cokolwiek tutaj. Chodzi o to, by uwolnić się od lęku, od strachu na pewno, czy ja to mogę zrobić, czy mi się to uda. Dopóki tego nie spróbujesz zrobić, nie przekonasz się. 17, słuchajcie, to jest liczba duszy, czyli twoja dusza tutaj pragnie ci coś przekazać, pragnie coś ci powiedzieć. I to, co ciekawe, zauważyłam, tu jest jeden jako mak, a tu jest znowu, słuchajcie, 7 jako 7 buław. Czyli razem mamy, prawda, 17. Czyli zdecydowanie ta cyfra, słuchajcie, 17, ona się pojawia dwa razy nam. Jakby tu na tej karcie, prawda, kruka i tutaj. I ja to zobaczyłam, więc sprawdźcie sobie, czym jest ta cyfra 17, co ona oznacza, co ona wnosi. Może widzicie 17, 17 często na przykład. Czuję, że to jest bardzo istotne dla Was tutaj w tym tygodniu. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Nie, chyba weźmiemy najpierw te karty. Dobra. Pytanie na ten tydzień dla rybek. Mamy pytanko, czy chcę, czy ja chcę, czy mam taką wolę, żeby to zrobić, to coś zrobić. No i zobaczcie, to co powiedziałam, bądź odważną rybką, idź za głosem serca, bo to jest twój kompas, który będzie wskazywał ci właściwą drogę, drogę do spełnienia twoich marzeń. Dzisiejsza mantra dla ciebie, czyli tu mamy na cały tydzień, prawda, to jest możliwe. Jesteś na granicy osiągnięcia czegoś niesamowitego, czegoś wielkiego, czujesz to już? Jest oczywiście ryzyko, jest niepewność. Oczywiście, że po drodze mogą się zadziać różne rzeczy, może będzie trzeba tutaj jakieś wyzwaniom się, jakieś wyzwania, nie wiem jak to powiedzieć, przejść, prawda? Ale jednak to, co jest na końcu, ten cel, tu trzeba to mieć na widoku i pozwolić sobie na to, by być odważnym i odważnie stąpać w tamtą stronę, w stronę tego marzenia, które masz w głowie. I być takim właśnie magiem, który cały czas na bieżąco dostosowuje. Jeżeli widzi, że coś nie działa, coś nie funkcjonuje, zmienia, prawda? Dobiera inne składniki. Więc tu by trzeba tak trochę elastycznie bardziej podejść i przestać się trzymać kurczowo jednego jakiegoś pomysłu, jednego sposobu postępowania, zachowania, myślenia. To by trzeba puścić, uwolnić. I zaufać, że jak się puścisz tego czegoś, to przyjdzie coś innego, przyjdzie inna myśl właśnie, jakiś nowy pomysł, nowy sposób. Zobaczmy do tego asa mieczy, jakie tu jeszcze informacje mamy. O, wow, słoneczko. Powiedziałabym potężne zrozumienie. Potężne zrozumienie, potężne olśnienie. Jakaś prawda przychodzi, ale taka prawda, która sprawia, że jakby wszystko się zmienia, bo
w tobie się zmienia, a jeżeli w tobie się zmieni, to też i wokół ciebie zacznie się zmieniać. Jakaś współpraca tu jest potrzebna, bo karta Słońca pokazuje potrzebę współpracy z kimś, żeby osiągnąć sukces. I tu też jest ten sukces, prawda? Czyli macie sukces do osiągnięcia w tym tygodniu możliwy, ale żeby się to zadziało, trzeba coś uwolnić najpierw, trzeba coś zmienić. Okej, zobaczmy tu tą szóstkę buław. No i wasza karta się pojawiła, karta Księżyca. Czyli właśnie te lęki, ten strach, ta niepewność, to może tu odebrać tobie możliwość osiągnięcia tego sukcesu. Ale nie musi, bo ty możesz, masz już teraz świadomość po tym czytaniu, możesz powiedzieć, a w nosie mam te lęki i strachy, właśnie, że spróbuję, bo co mi szkodzi, prawda? Zobaczmy tutaj w tych relacjach, związkach w serduszku. O, i tu zobaczcie, 10 kielichów, czyli czuję, że jakaś prawda, która przyjdzie, jakaś rozmowa, może jakieś wyjaśnienie czegoś, może sprawić, że tu będzie lepiej w relacji, w związku, w uczuciach, w emocjach. Tu powinno się coś pięknie poukładać, ale też jednocześnie trzeba odważyć się, żeby o czymś z kimś otwarcie porozmawiać, o czymś ważnym. Dziewiątka buław. No i mamy królową kielichów, czyli idź za głosem serduszka. Pozwól sobie na to, by... Pamiętaj o tym, że jesteś wartością i pozwól sobie na to, by iść tam, gdzie twoja wartość zostanie właściwie doceniona. No właśnie. I maga dopytajmy, wow. Mówią mag, jest mag. Czyli ta karta jest bardzo ważna, tak czułam. Bądź takim alchemikiem, magiem dla siebie w swoim życiu, żeby podnieść to swoje życie, żeby poprawić, żeby usprawnić, żeby komfort sobie podnieść, prawda? No i co mamy? Odpuść kontrolę. To kochani, chyba każdy w tym tygodniu usłyszał na tych czytaniach. Odpuść kontrolę. Pozwól, żeby wszechświat działał. Pozwól, żeby... Zrób mu miejsce po prostu na jego działanie, bo jeżeli, słuchajcie, my pragniemy czegoś, prosimy o coś wszechświat, a potem wpychamy się z tymi naszymi pomysłami, no to jak on ma zadziałać, prawda? To tak jak ja bym, nie wiem, wynajęła hydraulika i on przychodzi mi tam coś z tymi rurami ponaprawiać w łazience, na przykład, czy tam gdzieś, nie wiem, w garażu, wszystko jedno. I ja lecę i mu mówię, ale ja tutaj lepiej wiem, jak to zrobić, proszę bardzo się odsunąć, ja tutaj to... No to po co mnie zatrudniasz, prawda? To po co tu mnie wołasz w ogóle? Rozumiecie? Tak samo z wszechświatem jest. Jak chcesz, żeby wszechświat zadziałał, coś ci pomógł w życiu, to się odsuń i zrób mu miejsce. Czyli, innymi słowy, odpuść kontrolę. I zobacz, co się będzie działo, obserwuj. Zobaczcie, mamy tutaj ten reconciliation, bo bardzo lubię to słowo po angielsku, słuchajcie, reconciliation, patrzcie jak ono brzmi, pojednanie, powrót jakiegoś właśnie kogoś z przeszłości, ale ja tu widzę, że może być fajny powrót i fajna osoba wraca, może się coś zmieniło w tobie, może w tej osobie, warto porozmawiać, warto dać sobie szansę. No i mamy przyciąganie, pociąganie. Tu ta 69 nam bije, czyli pamiętamy, tak, bliźniacze płomienie w tym tygodniu. Do rybeczek tutaj będą pukać. I mamy soulmates, widzicie? Czyli widzę, czuję faktycznie dobrze w znaczeniu, że te bratnie duszyczki, takie ciepłe dla siebie, pasujące do siebie, ze wspólnymi priorytetami, gdzie jest taka zgoda fajna, prawda? Jakiś taki kontrakt dusz, ale taki przyjemny, więc to tu się może dla jakiejś rybeczki zadziać i zadarzyć. Mamy talking, czyli rozmowa, no czyli zdecydowanie będzie trzeba porozmawiać, będzie trzeba przekazać jakieś wiadomości sobie, możliwe, że to było dłużej powstrzymywane, czyli nie rozmawialiście o tym, a tu trzeba by było coś powiedzieć, coś wypowiedzieć, coś napisać, coś wyjaśnić, coś odświeżyć, jakby tutaj było coś, słuchajcie, co namieszało, jakaś mylna informacja, mylne zrozumienie, no coś tutaj gdzieś namieszało, słuchajcie, i przez to coś tam się gdzieś mogło zakończyć, zepsuć. I tu bardzo ta karta jeszcze pcha się bardzo tutaj do was. Karta, która mówi o potrzebie zakończenia czegoś, na przykład to, co tu mówiłam, jakiś sposób myślenia, nastawienia, podejścia, prawda? I rozpoczęcie na nowo w takim poczuciu uwolnienia się z tego wcześniejszego i pójście dalej w nowym kierunku. Nie mówiłam tu o znakach, słuchajcie, ale pierwsza karta wypadła
powietrza, czyli na pewno wodnikowa karta to jest, słuchajcie, dla mnie, zobaczcie sobie koniecznie wodnikowe czytanie, ci, którzy czują oczywiście, żeby zobaczyć, bo teraz era wodnika jest, czyli dla każdego tak naprawdę to czytanie jest na swój sposób rezonujące w jakimś obszarze, prawda? Warto oglądać wodnikowe teraz czytania i tak wyciągać z tego jak najwięcej dla siebie, bo to jest podpowiedź, jak w tych czasach nowych teraz, po tej zmianie, po wyjściu z ery ryb właśnie, jak teraz będziemy inaczej musieli, trzeba będzie bardzo dużo zmienić. I tu właśnie jest to pokazane, że coś trzeba zmienić i to liberation, słowo tutaj, czyli uwolnienie się, ta wolność, bardzo mi się skojarzyła z tym wodnikiem, słuchajcie, i czuję, że tam będą też dodatkowe informacje dla Was. Zobaczmy jeszcze, bo nie wyjęłam przecież karty znaku Zodiaku, bo nam wypadły dwie karty Zwierzątka Mocy. No i mamy, słuchajcie, Waszą kartę. Ostatnio czuję w tym tygodniu bardzo intensywnie, słuchajcie, że właśnie kiedy wypadają te karty, tak jak Wy jesteście rybki, wypadła karta ryb, to tu bardzo nam zwracają uwagę na domy astrologiczne też. I dla rybki dom astrologiczny 12, prawda, to jest ten naturalny obszar, naturalnym władcą jest Neptun, a współwładcą Jowisz. Zastanawiam się, czy ja tu widzę gdzieś strzelca. No widzę, bo mamy dużo buław, jak najbardziej. Mamy rybki, mamy raka tam gdzieś też wyczułam, także jak dla kogoś. Dobrze, i co tu właśnie ze względem tego domu? Słuchajcie, to jest dom, 12 dom astrologiczny jest to dom generalnie podświadomości, ale też izolacji. Izolacji właśnie spowodowanej albo na własne życzenie, czyli ktoś izoluje się z różnych względów, prawda, od ludzi. I czuję, że ta izolacja tutaj u Was, jeżeli była jakaś separacja, izolacja właśnie od kogoś, może to być związane właśnie z jakimś niezrozumieniem, błędną informacją, niewłaściwym postrzeżeniem czegoś, taka iluzja i właśnie ta iluzja może pęknąć, ale tu trzeba sobie na to pozwolić. Dlatego, że ta izolacja wynikająca z tego 12 domu astrologicznego, słuchajcie, ona się zadziewa jakby... To jest wynik naszych działań, czyli to nie jest to, że ktoś przychodzi albo coś przychodzi i coś tutaj wprowadza. To jest wynik naszych działań. I teraz właśnie jakie działania sprawiły na przykład, że z kimś nie rozmawiasz, że nie macie kontaktu, prawda? Albo że jest między wami jakaś taka dziwna atmosfera. Tu by trzeba wejść w to głębiej, zastanowić się, poczytać o tym. W 12 domu astrologicznym, to jest dla Was jako rybek bardzo ważny dom, to jest energia, która się właśnie wycofuje troszeczkę z Ziemi i zmienia się to na ten 11 dom, prawda, bo wskoczyliśmy do wodnika, więc tu ktoś może powinien z Was, jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie ważne, doczytaj na ten temat, tylko właśnie znowu, tu trzeba chcieć. Mamy tą kartę Am I Willing, czyli czy ja chcę, prawda? I tu mamy kartę Maga. To jest pierwsze pytanie dla Maga. Czy ja chcę i co ja chcę, prawda? Co ja chcę zbudować, co ja chcę stworzyć, co ja chcę wykreować, prawda? Co jest dla mnie tym ciekawym? No i tutaj ta miłość, słuchajcie, żeby pamiętać o tej miłości. Pamiętajmy tu, kochani, też o tym, że marzenia są piękne. Wszystko jest realne, ale nie zawsze w tym momencie, w którym chcielibyśmy to zrealizować. Czasem trzeba więcej się zaangażować w coś, pozwolić sobie na jakąś zmianę, prawda, żeby dopiero później to zrealizować. Więc też tutaj czuję dla kogoś podpowiedź. Tydzień fajny, ciekawy, interesujący, powiedziałabym. Trochę nie wiem, jaki tytuł dać, bo tu bardzo dużo tematów się poruszyłam, pojawiło się. No właśnie. Okej, okay. Pamiętajcie, kochani, bierzcie, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawcie dla tych osób, które mają to usłyszeć. Tak czuję, że w tym tygodniu jest ważne, żeby iść do przodu. Jakby iść do przodu, że jeżeli masz poczucie, że się cofasz, to nie jest właściwy kierunek, albo jak stoisz w miejscu. Ja tu czuję, że to jest ważne właśnie, żebyście zrobili jakiś krok naprzód. W jakimś obszarze swojego życia, albo ogólnie, jeśli chodzi o rozwój swój, życiowy, w karierze, zawodowy, duchowy, jakby to nie było. Tu trzeba zrobić krok naprzód, bo mamy wiele kart, które mówią o tym i namawiają Cię wręcz do tego. Rusz się, idź do przodu,
Nie zatrzymuj się tu. Idź dalej. Ok. To teraz mamy, kochani, takie mini wybierz kartę. Warto tutaj więcej czasu temu poświęcić, bo tu masz odpowiedzi konkretne. Tak, nie może, dobry czas, niedobry czas. Zastanów się na chwilkę, zatrzymaj sobie to wideo, przemyśl sobie, jakie masz pytania, bo tu mogą być dla Ciebie ważne odpowiedzi. Oczywiście to jest dla wszystkich tych, znowu, którzy czują, że tak właśnie tu jest dla Ciebie odpowiedź. To jeśli czujesz, to jak najbardziej pewnie ta odpowiedź jest. A my już zaczynajmy, kto gotowy? Pierwsza odpowiedź. Idealny moment, zobaczcie. Druga. Tu mamy zdecydowane nie. I trzecia. Mało prawdopodobne. Jeśli któraś z tych odpowiedzi Ci nie odpowiada, nie podoba Ci się, zawsze możesz ją zmienić poprzez wprowadzenie zmiany w swoim działaniu, myśleniu, mówieniu, postępowaniu. Wtedy naprawdę bardzo dużo możesz się zmienić. Dobrze, kochane rybki, tyle. Utulam Was mocno. Dziękuję, że byliście, że wracacie. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych materiałach.